Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejne odpakowanie paczki, narzędzia do testów, akcesoria, zobaczymy co tam jest. Dzisiaj na filmie pokazuje się nam sklep PROAGMAR. Jest to sklep, na którym znajdziecie narzędzia diamentowe, narzędzia dla glazurników i akcesoria. Jak pracujecie w tych tematach, można zerknąć do opisu, wejść na sklep, zobaczyć co tam mają, w jakich pieniążkach, jakie tam są, jaki jest asortyment. Moi drodzy, otwieramy. Całość jest ładnie ostreczowana. I moi drodzy, w paczuszce mamy kilka rzeczy ciekawych. Jeszcze tak zerknę, czy na pewno wszystko. Uciekaj, na pewno wszystko. O kurczę, tego nie znam. Baumesser. Mhm. Kto pracował? Baumesser. Ja to będę testował. Opakowania muszę zachować, bo ja na budowie potem, jak będę się tym bawił, będę testował, to muszę wiedzieć who is who i do czego to jest. Także to jest ciekawa rzecz. Tego wcześniej nie widziałem. Takiej tarczy nie znam. Dobrze, co my tutaj mamy? Distar. Tych Distarów też nie widziałem. Bardzo ładne rzeczy, moi drodzy. 7D, czyli wysoka półka, bardzo wysoka półka. Zobaczcie sobie. To się będzie testowało. Tu jest coś do gresu, jakaś tarcza. Multigres. Ok. I Gres Master. Też fajna. Zobaczcie. Gres Master. Będzie to testowane. Jak powstaną jakieś filmy, zdjęcia, to, no to będziecie mogli tam sobie poczytać o tym, jak to się sprawdza faktycznie. Sendi. Bardzo fajne narzędzia Sendi. Używam otwornic Sendi. Co to tutaj jest? Tu jest tarcza, moi drodzy, Sendi, która służy do szlifowania, podszlifowania, podrzeźbienia, docięcia czegoś tam jeszcze delikatnie. Fajna, ona jest mocowana od razu na kątówkę, na M14. Druga tarcza to też jest Sendi, nasyp diamentowy. Kurczę, ja nie wiem do czego to jest, ja muszę zerknąć na sklep i poczytać, czy to jest do fazowania, czy to są zabawki do fazowania, czy to jest do szlifowania. Ciekawe rzeczy, tarcze skręcane, fajne. Słuchajcie, bardzo ciekawe, takie innowacyjne rzeczy. Mało tego w sumie widziałem na rynku. Coś tam widziałem, ale Sendi na ten moment jedyne tarcze, jakie testowałem tego typu. O, tu jest fajna tarcza. O kurczę. Dwie takie tarcze są. Ale bomba. 115 to jest Edge Dry Max. Tarcza, która jest podobno do fazowania. Właśnie do fazowania tarcza. Specjalna z Distara, dedykowana do faz. Do fazowania. Takie powiedzmy plastry miodu. Diamenty uformowane w kształcie tych plastrów miodu. To będę testował. Może to nawet zapnę na Wandeli. Bo to jest 115. I spróbujemy taki test zrobić. Dziwny. Nietypowy dla tej tarczy może. Trzeba to próbować, trzeba testować. Ja kolejną robotę pracowałem na Wandeli na sucho i to się sprawdza bardzo fajnie. Powiem szczerze, całą robotę zrobiłem kolejną na sucho, bez grama wody. Wszystkie płytki docięte, praktycznie każda płytka była cięta w łazience, więc spoko. To ta praca na sucho jest jak najbardziej bardzo fajna. I tu są tarcze do metalu. Metal, inox. Muszę się troszeczkę w tym temacie zorientować. Cieniutkie tarcze. To jest grubość 1 mm i 0,8 mm. Milimetrówka i tu już jest 0,8. Już Wam pokazuję. Tarcza 1 mm Kto używał, kto zna. Ja jeszcze nie pracowałem tym. I tarcza 08. W symbolu tam na dole jest, w tym czarnym pasku, oznaczenie inne. 0,8 mm. Bardzo fajne. Dzięki wielkie za te tarcze. To będzie testowane i jak tylko będę miał możliwość, czas na budowie, jeszcze będę jakieś tam informacje Wam wrzucał. Dobrze, a tutaj są, moi drodzy, drzwiczki rewizyjne. Drzwiczki rewizyjne, które ja już, że tak powiem, słyszałem o tych drzwiczkach, ale na razie tylko słyszałem, nie używałem tego. To Wam muszę pokazać, bo to są fajne rzeczy. Tu mamy jakąś instrukcję montażu, ok. To nas nie interesuje. Drzwiczki, słuchajcie, są tak wykonane, że można je opłytkować. Płyta gipsowo-kartonowa. Opłytkowane drzwiczki, słuchajcie, wycięta płytka, opłytkowane, i drzwiczki otwieracie. Drzwiczki otwieracie. Jest zawleczka. Ok. Cyk. I drzwiczki nam się otwierają. Popatrzcie się. Spoko, nie? Z uszczeleczką. Cyk, cyk. Zamknięte. Nie? Chcemy tam dojść gdzieś pod wanienką, jakiś serwis zrobić, czy coś innego tam macie, co trzeba zabudować, jakieś liczniki, zawory i tak dalej, w łazienkach, w kibelkach. Otwieramy, 100% drzwiczki otwarte. Znaczy one się nam nie otworzą aż tak, ale otworzą się bardzo dużo, nie? Bo one jak będą prawidłowo opłytkowane, otwierają się bardzo szeroko. No to trzeba się zapoznać tam jeszcze z instrukcją i tak dalej. Ja obiecuję, że jak tylko będę miał możliwość, no to takie drzwiczki zamontuję i coś Wam, jakieś zdjęcia jeszcze czy filmik zrobię z tego, bo to fajny temat jest. Słuchajcie, w tym filmie to wszystko. Pamiętajcie, jak chcecie zerknąć na sklepik, link jest w opisie. A jak i Wy macie swój sklep albo produkujecie coś fajnego, no to możecie śmiało się kontaktować. W informacjach na kanale jest adres mailowy, więc można pisać. Mogę odpakować pudło na wizji. W tym filmie to wszystko. Zapraszam do pozostałych moich filmów i jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!